Prosiliście mnie o materiał o stagflacji, więc dzisiaj mam dla was materiał o stagflacji. Co to takiego? Jest to jeden z najgorszych scenariuszy, z jakim prawdopodobnie wszyscy będziemy musieli się zmierzyć. Będzie ona bezlitosna dla nieprzygotowanych, a często nie oszczędzi nawet tych, którzy starali się zabezpieczyć. No, ale wystarczy tego straszenia. Co to dokładnie jest ta stagflacja? Jej nazwa to połączenie dwóch słów. Stagnacja i inflacja. Drugiej raczej nie muszę nikomu tłumaczyć w obecnych czasach. Natomiast ta pierwsza to taki stan gospodarki, w którym przez dłuższy czas utrzymuje się bardzo powolny wzrost gospodarczy. Nie widzimy wtedy wzrostu dochodów ani nakładów inwestycyjnych. Firmy notują marne obroty, mają niższe dochody i przekłada się to na wysoki poziom bezrobocia w społeczeństwie. Jeśli połączymy to z wysoką inflacją, dostajemy scenariusz, w którym nie mamy pracy albo musimy się martwić, żeby za chwilę jej nie stracić. Oszczędności trzymane w gotówce topnieją jak szalone, a widzowie nieustannie zapominają o zostawieniu łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Najgorzej. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Za skutek stagflacji uważa się w głównej mierze negatywny szok podażowy, który sprzyja zarówno wzrostowi cen, jak i ograniczeniu produkcji. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w latach 70. w Stanach Zjednoczonych i była wywołana nagłym wzrostem cen ropy. Wzrost ten spowodowało embargo nałożone przez organizację krajów eksportujących ropę naftową OPEC, która to nałożyła embargo na państwa zachodnie. Wzrost cen tak powszechnie wykorzystywanego surowca jak ropa naftowa spowodował drastyczny wzrost cen towarów i usług. Nie ma co się dziwić, bo stosuje się ją do produkcji ogromnej ilości rzeczy, a nawet produkty niezwiązane bezpośrednio z ropą trzeba przecież jakoś transportować, no a paliwo jest już jakby nie patrzeć związane z ropą dość poważnie. Kolejnym czynnikiem sprzyjającym stagflacji jest polityka powszechnego rozdawnictwa socjalnego, którą chyba znamy aż za dobrze. Niestety decyzje polityczne mają w tym przypadku ogromny wpływ na to, co będzie nas czekać. Gdyby zostały podjęte właściwie, moglibyśmy zostać ocaleni od katastrofy, ale nieodpowiedzialne podejście w tym przypadku może zdecydowanie pogorszyć sprawę. Może pomyślicie sobie w tym miejscu. Co mi tam? Oglądałem playlistę Inwestowanie dla początkujących Pankracego i wiem, że inwestowanie w szeroki rynek akcji może mnie bardzo dobrze zabezpieczyć przed inflacją. No to was zdziwię, bo w przypadku stagflacji ta strategia zadziała... No tak średnio bym powiedział. Jak wspomniałem, stagflacja sprawia, że firmy nie radzą sobie najlepiej, a przecież kupowanie akcji to właśnie zakup takiego bardzo drobnego kawałka jakiejś firmy. No i rzeczywiście, amerykański indeks S&P 500, składający się z 500 największych firm w Stanach, który zazwyczaj będzie bardzo dobrym sposobem na inwestowanie, szczególnie dla osób, które dopiero się uczą lub nie chcą poświęcać na inwestowanie zbyt wiele czasu, podczas stagflacji poradził sobie bardzo słabo. Spójrzmy na wykres. W latach 70., kiedy to wystąpiła ostatnia stagflacja, stopa zwrotu na przestrzeni 14 lat wyniosła 0%. Jeśli mielibyście pecha i kupili na górce, a sprzedali na dołku, to przez ponad dekadę nie zarobilibyście nic. To o tyle ciekawe, że zazwyczaj inwestując w indeks na akcje amerykańskie, możemy się spodziewać średniej rocznej stopy zwrotu na poziomie między 5 a 10%. Część z was pomyśli sobie, że nie jest przecież aż tak źle. Udało się przynajmniej ochronić oszczędności przed inflacją. Mam złe wieści. Ten wykres nie uwzględnia inflacji. Spójrzmy, jak się sprawy mają, kiedy weźmiemy ją pod uwagę. Strata na poziomie przewyższającym 60%. Tak realnie zachowała się nasza wspaniała inwestycja. Nominalnie mamy tyle samo pieniędzy co na początku, ale możemy za nie kupić o połowę mniej rzeczy. Jak widzicie, nawet osoby o pewnej wiedzy finansowej mogą paść ofiarą stagflacji. Oczywiście ci, którzy przeszli playlistę Inwestowanie dla początkujących i widzieli materiał o uśrednianiu ceny, nie daliby się tak łatwo podejść, ale pozostali mogliby. No ale wracając do stagflacji, to co w takim razie może nas przed nią zabezpieczyć? Jak się pewnie domyślacie, lokaty i konta oszczędnościowe zupełnie odpadają, bo odsetki, jakie tam dostaniemy, nie mają żadnych szans w zestawieniu z dwucyfrową inflacją. To może złoto albo srebro. Rzeczywiście, najprawdopodobniej te metale szlachetne poradzą sobie w tym okresie znacznie lepiej niż akcje, i na takie momenty warto trzymać je w swoim portfelu. Niestety, ostatnim razem duże zyski wywołały pozytywny sentyment, który ostatecznie doprowadził do powstania bańki spekulacyjnej na złocie. Można więc powiedzieć, że złoto poradziło sobie w tym czasie całkiem dobrze, a na pewno znacznie lepiej niż akcje, co zazwyczaj nie jest oczekiwanym rezultatem, ale jednocześnie zarówno złoto, jak i srebro zanotowały w tym czasie gwałtowne spadki i cechowały się dość dużą zmiennością. Zmienność jest natomiast tym, co potrafi wykończyć długoterminowych inwestorów i nawet ci, którzy będą twardzi i nie popełnią pod jej wpływem żadnych błędów,
pewnie w dużej części osiwieją ze stresu. Dla nas, początkujących inwestorów, z reguły zmienność jest czymś, czego chcielibyśmy unikać. Czy coś nam pozostaje? Ale rzeczywiście. Pamiętacie, jak wspomniałem, że impulsem do wystąpienia stagflacji może być nagły wzrost cen surowców? Bez niespodzianki, więc surowce będą najlepszą inwestycją zabezpieczającą przed stagflacją, a już szczególnie dobrze sprawdzi się tutaj ropa czy ewentualnie gaz. Niestety, inwestowanie w surowce jest nieco trudniejsze. Najpopularniejszym rozwiązaniem są kontrakty terminowe, które jednak zdecydowanie odradzałbym osobom początkującym. Osobiście uważam, że najlepszą opcją będą ETF-y i fundusze indeksowe, które chociaż i tak głównie kupują kontrakty terminowe i niezaprzeczalnie mają swoje wady, to będą najbardziej przyjazną alternatywą dla początkującego inwestora. Inną opcją dla osób, które chcą poświęcić nieco więcej swojego czasu na inwestowanie, jest zakup akcji spółek wydobywczych i podczas stagflacji powinna to być bardzo dobra inwestycja. Niestety spółki surowcowe nie będą radzić sobie zbyt dobrze, jeśli zamiast stagflacji wystąpi inny prawdopodobny negatywny scenariusz, czyli recesja. Jeśli chcecie dowiedzieć, jak się przed nią zabezpieczyć, a nawet na niej zyskać, to sprawdźcie ten filmik.